Cześć, witajcie na moim kanale. Przede wszystkim witam tych, którzy są już ze mną, czyli subskrybują kanał. Ci, którzy jeszcze nie dołączyli, zapraszam do subskrybowania. Przekonacie się, słuchajcie, że to nie boli, a czasem pomaga. Jakieś tam cenne informacje możecie czasem dostać. Może nie cenne, ale czasem jakieś takie, które się Wam w życiu przydadzą. Słuchajcie, w czym jest myk? Dzisiaj poruszymy temat z życia wzięty, czyli temat mój, który kiedyś miałem. A mianowicie, czego dotyczy temat? Słuchajcie, pompa Delphi, to jest akurat pompa, którą ja miałem. Od razu mówię miałem, dlatego że to jest pompa, która kiedyś jeździła u mnie w pojeździe. Aktualnie już nie jeździ, ale to powiem dlaczego. Natomiast słuchajcie, tego typu temat, który dzisiaj poruszamy, to jest temat każdego, można powiedzieć, aktualnie pojazdu, w którym smarowanie całego układu paliwowego zależy tylko i wyłącznie od jakości paliwa, nie? No i teraz tak, jak już dobrze wiecie, mój pojazd jeździ, słuchajcie, z domieszką jakiegoś tam gdzieś oleju, nie? Jeździ to bardzo długo, to się naprawdę sprawdza. Natomiast słuchajcie, kiedyś w życiu zdarzała mi się taka sytuacja, że zatankowałem paliwa uszlachetnionego, przepraszam. Czyli paliwo takiej lepszej jakości, które jest bynajmniej zauważalnie droższe w CPN-ie. Nie będę, słuchajcie, przytaczał, jaki to był CPN, jaka to była marka. Niemniej jednak, słuchajcie, kolor by tutaj marki nie grał roli. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Nigdy jak dotychczas nie używałem paliwa takiego i na aktualną chwilę używał nie będę, bynajmniej ja, słuchajcie. Nie wyciągajcie też wniosków jakichś tam pochopnych z filmu, bo to nie tędy droga. Ja Wam po prostu przekazuję informację, z którą ja się spotkałem, taką z życia wziętą. Przepraszam za mój głos, ale dzisiaj mam chrypkę. Niemniej jednak, słuchajcie, do czego zmierzam? Jeździłem przez cały czas na jakimś oleju napędowym zwykłym, czyli to tańsze paliwo tradycyjne, które jest. No i kiedyś pomyślałem, że zrobię sobie wyjątek, słuchajcie, zatankuję sobie paliwa tego uzdatnionego. Zobaczymy, jak ten samochód będzie pracował, bo wiadomo, że ma już swój przebieg, to wszystko pracuje. No i słuchajcie co, mając jeszcze paliwo to zwykłe, wlałem sobie to uzdatnione paliwo. Dużo, naprawdę dużo tego paliwa wlałem, bo mi zależało na tym, żeby przekonać się, jak to jest. Bo mówię, to nie problem jest dolać tam 2, 3, 4 litry, bo to by się miało z celem, nie? No i słuchajcie, co się stało. 3 dni mojej jazdy samochodem wystarczyło na to, żeby tutaj, słuchajcie, z tej pompy, części tych pompy, zrobiły się po prostu śmiecie. Najnormalniej w życiu śmiecie. A teraz ja Wam powiem dlaczego. Znaczy może nie dlaczego, słuchajcie, dlaczego to sobie zaraz wyjaśnimy. Natomiast pokażę Wam tak. Wiecie, znacie już, co to mniej więcej jest, jak gdzieś tam. To jest głowica, słuchajcie, wysokiego ciśnienia z pompy, nie? Ten element, jeśli może mieć jakiś tam mankament po jakichś tam, powiedzmy, przyjmijmy, opiłkach czy paliwie. Oczywiście może mieć, ale jaki? Otóż taki, że słuchajcie, w tej pompie pracują takie malutkie tłoczki. To są tłoczki, które sobie pracują tutaj rolkami. Później, jeżeli tam się jakieś śmiecie nam dostają, to najnormalniej w życiu ten tłoczek się zaciera, zapieka, wyciera. No różne cuda się tam dzieją, nie? Dobra, odkładamy głowicę. Głowica to jest akurat nam w tym momencie mało ważna. Generalnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Samochód odmówił mi po 3 dniach jazdy. Zaczęło się dziwne strzelanie. Dosłownie strzelanie, tak jakby wtryskiwacz po prostu mogło i miało go rozerwać. No i słuchajcie co. Korpus nie ucierpiał, nie? No bo co miał korpus ucierpieć, jeżeli to jest tylko korpus, można go wyczyścić. Natomiast jakbyście się przyglądali bardzo dobrze do środka, dokładnie, o, to tak jak widzicie, wewnątrz powstały potężne, słuchajcie, kolejne. O, tutaj ta powierzchnia, ta, która jest tu dookoła, jest generalnie, słuchajcie, wyryta, można powiedzieć. Ta powierzchnia jest wyryta. Nawet, słuchajcie, jak widzicie bardzo dobrze, cały układ pompy zmienił kolor. No właśnie. Dlaczego zmienił kolor? Bo paliwo, które zatankowałem, miało bardzo dobrą jakość smarowania. No i pewnie ta pompa dostała temperatury ze względu na to, że układ smarowania był tak potężny w tej pompie, że aż
się coś tutaj zaczęło wytwarzać, nie? No właśnie, czyli za duża domieszka oleju była pewnie. W sumie to oleju teraz nie ma, bo dodają jakieś tam inne środki, nie? Natomiast słuchajcie, tak, środek został zmielony. No i słuchajcie, co jest najciekawsze. Popatrzcie. Tak wygląda pompa wstępna. Oczywiście po umyciu, nie? Umyłem. I to jest element, który się nadaje tylko i wyłącznie do kosza. Dlatego mówiłem, że te rzeczy, które zostały tutaj z pompy, to są już po prostu śmiecie, słuchajcie, które się do niczego nie nadają. Generalnie widzicie, to co zmieniło kolor, co tutaj, słuchajcie, było, co się działo w niej w środku, ciężko mi, słuchajcie, jest powiedzieć i określić, bo na pewno powstało tarcie potężne, na pewno temperatura powstała potężna, jakaś tam następna część pompy, która jest tutaj. No, to już nie będziemy się czepiali. W każdym razie, słuchajcie, o dziwo, klatki, pompki wstępnej, te tutaj, no jako zabieraczki, one nawet jeszcze, powiedzmy, nie ucierpiały za bardzo, bo nie miały. Natomiast ogólnie cała pompa się gotowała na czym? Ona, słuchajcie, na czym? Widzicie ten element? Ja to na to mówię sanki, nie? Bo mi to przypomina sanki. Więc nie bez sensu, żeby przytaczać, jak się nazywa prawidłowo. No i słuchajcie, co jest myk. Tu w tym pracuje rolka. Tu w tym pracuje rolka w normalnych układach, która się kręci, ona się obraca i ona musi mieć smarowanie. Mimo że ta rolka już jest zużyta, tutaj ta bieżnia u mnie już jest zużyta, to tak wygląda element, słuchajcie, z pompy, która gdzieś tam, o teraz to widać, gdzieś tam kiedyś jeździła i żyła, nie? Natomiast pokażę Wam, co zostało z pompy mojej. Kolor. Widzicie kolor? No, trochę siwy, nie? Czyli powstało niekontrolowane hartowanie. No i zobaczcie tutaj. Ile zostało tego wałka. Widzicie to? Fajnie, nie? No i słuchajcie, dziwię się tylko tyle, że ten pojazd jeszcze jechał, zaczął strzelać, zaczął kichać. Aż po prostu ja wymusiłem zatrzymanie tego silnika, bo to się mijało z celem. No i oczywiście oprócz pompy, zawalonego całego układu paliwowego, 4 wtrysków, które niestety ucierpiały i musiały być zaworki wyrzucone w kosz, łącznie z iglicami, no to reszta nie ucierpiała, nie? No właśnie. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Dam Wam porównanie tej rolki, która już jest zużyta. Jeśli ją, słuchajcie, złapiemy, ona ma, przyjmijmy, 9 mm. Teraz Wam pokażę rolkę, która jeździła u mnie w samochodzie. Patrzcie. To jest wymiar rolki, która została. Ona po prostu została totalnie zniszczona, totalnie zjedzona. I to nie, słuchajcie, jedna, bo jakbyśmy wzięli drugą. Druga jest taka sama, nie jest już okrągła. O, teraz to widzicie, nie jest okrągła, ona już jest taka po prostu mocno zjedzona, mocno starta. Nie jest, widzicie, jak powierzchnia płaska powstała. Czyli darcie, o, darcie tej powierzchni było po prostu już potężne. To jest właśnie zużycie pompy. Wszystkie, jakbyśmy nie czepili się tutaj, jak to ja powiadam, na to sanki są zużyte. O, następny elemencik. No i słuchajcie co. Zakończyło się to drastycznie, bo wiadomo, koszty są potężne. Mimo że człowiek może sobie gdzieś tam coś zrobić. Niemniej jednak, słuchajcie, czasem to jakaś taka informacja może się komuś przydać. W każdym bądź razie, słuchajcie, no ja... Ktoś by mi zadał pytanie, gdzie tankować i co tankować. Muszę Wam, słuchajcie, powiedzieć, nie wiem. I myślę, że każdy musi sam sobie wypraktykować odpowiedź na to pytanie, gdzie tankować, żeby się nie przejechać, bo naprawdę, no słuchajcie, dzieje się jak się dzieje. No i w każdym razie, słuchajcie, od tamtej pory, jak mi się to stało, no cały układ niestety zrobić musiałem, bo nikt tego nie zrobi za mnie. Koszty niestety trzeba było ponieść. No i wróciłem do tradycyjnej, słuchajcie, metody. No i ja bym sobie tylko odpowiedział tyle, że mój układ paliwowy przystosował się po prostu do układu smarowania tradycyjnego, czyli tego, który był kiedyś gdzieś tam przez starych kierowców stosowany, czyli mała domieszka oleju. No i słuchajcie co, no zdarzyła się sytuacja taka, że kiedyś tej mieszanki C
tu dawnej mojej zabrakło. No i niestety po jednym zatankowaniu na dużej stacji, wierzcie mi, że to była naprawdę stacja duża, którą aktualnie, gdziebym się w Polsce nie znajdował, omijam łukiem, no bo życie jest okropne, nie? Niestety wszyscy jeździmy samochodami, każdy ma, słuchajcie, znaczy ja mówię generalnie o dieslu, nie? Bo wiadomo, że w benzyniakach troszkę jest to inaczej układ rozwiązany, bo tam jest tylko pompa wysokiego ciśnienia, znaczy wysoka jak na wtryski do benzyny, nie? Bo tam jest generalnie do kilku barów i tyle, to jest ciśnienie, na jakim benzyna pracuje. Tutaj jest zupełnie inny układ, bo to jest pompa wysokiego ciśnienia. No ale niskiego też jest, wiadomo, że to jest ta niskiego, nie? Zasada jest i tak taka sama, że jakieś tam smarowanie powinno być. Niemniej jednak, co, słuchajcie, przyczyną było, tego nie wiem. Jednej rzeczy wam nie pokażę, bo nie mam, gdzieś zawieruszyłem. Miałem, słuchajcie, z całego układu paliwowego spuściłem sobie paliwo do sprawdzenia. No i co jest najciekawsze, oprócz, słuchajcie, czego? Oprócz opiłków, które wróciły z powrotem do baku i niestety musiało być czyszczenie pełne, znalazłem na dnie, słuchajcie, taki, kurczę, ciężko powiedzieć, co to za substancja. Coś jakbym, powiedzmy, zrobił aluminiową papkę. Takie kiedyś coś można było kupić, pamiętam, na rynku do zaklejania silników, ale niemniej jednak, słuchajcie, to coś po mojej analizie nie wypłynęło z mojego układu paliwowego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w większości elementy, które są cierne, ścierne, ślizgowe, jakie by nie były, słuchajcie, nie są aluminiowe. Aluminiowe są tylko te elementy, z których niestety nie wypłynęło to coś, bo siłą rzeczy nie mogło. Ale niemniej jednak, no jakby nie patrzeć, słuchajcie, to skądś to się w tym baku wzięło i coś to tą robotę potężną zrobiło. W każdym bądź razie, słuchajcie, no myślę, że kontrolka może się komuś tam włączyć. Niemniej jednak, słuchajcie, rzecz jest jaka. Pamiętajcie to, co wam powiedziałem na początku filmu. Nie wyciągamy wniosków na podstawie jednej stacji. Nie wyciągamy wniosków, bo przede wszystkim rzecz jest jaka. No ja wierzę w to, że te paliwa są w stacjach u nas, polskich, bardzo dobre. Bynajmniej samochody palą go więcej, czyli im smakuje, nie? Bo wiadomo, że jak kupicie samochód na zachodzie, czy zatankujecie na zachodzie, to on tego paliwa wam pali mniej. No do nas przyjeżdża, do Polski, zaczyna go palić więcej. No dziwne dlaczego? No odpowiedź jest prosta. Bo się chce mu pić i mu to smakuje, nie? No także myślę, to takie sprostowanie jest. No, w każdym bądź razie, słuchajcie, tak to właśnie wyszło, sytuacja z życia wzięta. Także jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli się filmik komuś przydał, bądź był zadowolony z tego, że doczekał do końca i go oglądnął, to słuchajcie, łapeczka w górę. W każdym razie nie załamujcie się, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, nie? No. Kto nie widział, nie dotarł na początek filmu, kurczę, to tak wygląda, teraz muszę się tylko umyć, bo się troszkę pobrudziłem. W każdym bądź razie, słuchajcie, wszystkie te elementy niestety ucierpiały, poszły w kosz. Nie, powiem wam rzecz jaką. Czasem się może komuś zdarzyć taka podobna sytuacja i następuje pytanie, co zrobić tutaj z tym elektrozaworkiem. No tu, słuchajcie, rozebrać się tego nie da. Natomiast powiem wam sytuację taką, którą wypraktykowałem ja i ona się naprawdę mi sprawdza. Czy się u was sprawdzi, nie wiem. Natomiast rzecz jest jaka, słuchajcie, wrzucam to coś całe, tak jak leży, do wanienki ultradźwiękowej. Jak się komuś uda tutaj ściągnąć to siteczko, no to chwała, tylko żeby go nie zniszczyć i nie połamać. W każdym bądź razie, słuchajcie, włączam do wanienki ultradźwiękowej, włączam, dodaję do tego chemię, podłączam generator i ten elektrozawór najnormalniej w życiu pracuje sobie tyk, 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 powodując to, że przez niego po prostu następuje przepływ. Przy zwiększeniu częstotliwości oczywiście to pracuje na 12 V, nie? Tylko te czasy, uwaga, muszą być krótkie, żeby tego nie spalić. Niemniej jednak no w ten sposób idzie się pozbyć tych opiłek, także przyznam szczerze, nigdy nie miałem okazji wymienić tego elektrozaworu. No nie, raz w życiu wymieniałem, ale on po prostu najnormalniej w życiu padł. Był całkowicie zatarty. Nie wiem, być może dostał do jakiegoś dobrego paliwa.
z uzdatnieniem wodnym. No, także pieron wie, w każdym razie tak to wyszło. Także cóż, słuchajcie, no dziękuję za wytrwanie, za oglądanie filmu do końca. Twórzcie sobie myślenie, jak możecie. No i zapraszam, słuchajcie, do komentarzy jakichś miłych pod filmem. Myślę, że nie jestem ja pierwszy, jedyny i ostatni, który się przejechał właśnie na własnej pompie z układem wtryskowym. No, w każdym bądź razie muszę Wam tylko tyle powiedzieć, że tyle zrobiłem, nigdy takiego czegoś nie miałem. No i od tamtej pory omijam wielkim łukiem, bynajmniej słuchajcie, omijam wielkim łukiem paliwa, które są uzdatnione, ale mówię, no tego nie podejmujcie jakiejś tam decyzji sami, czy powiedzmy pochopnie na podstawie tego mojego filmu, że a gość może coś tam i tak dalej. Ja Wam przekazałem moją po prostu sytuację, która mi się w życiu zdarzyła. Wyciągnąłem z tego bardzo mocne wnioski. A co wy robicie, to już wasza indywidualna sprawa. Także jeszcze raz dzięki, pozdrawiam. No i trzymajcie się, cześć. Do następnego filmu, hej.